mojego punktu widzenia wyglądało tak, że to my byliśmy zespołem kolejny raz, który dąży bardziej do zwycięstwa. Oczywiście też narażaliśmy się na kontry, ale tego nie unikniemy. Chcieliśmy za wszelką cenę dzisiaj wygrać. No myślę, że zrobiliśmy praktycznie wszystko, co mogliśmy, żeby strzelić tą drugą bramkę. Niestety się nie udało, ale no myślę, że z naszej postawy nie możemy nie być zadowoleni. Oczywiście wynik mógłby być lepszy, ale na pewno z zaangażowania, z tego właśnie chciejstwa, to na pewno możemy być zadowoleni. Bardziej dzisiaj straciliśmy dwa punkty niż ten jeden zdobyliśmy, no bo sytuacja Tomka Swędrowskiego rzeczywiście była z tych, można powiedzieć, stuprocentowych i na pewno ubolewamy nad tym, że nie wykorzystaliśmy. Z drugiej strony pamiętam mecz niedawno tutaj grany z Jagiellonią, gdzie też mieliśmy swoje sytuacje i ten mecz przegraliśmy. Ja wiem, że remisami nawet się nie utrzymasz w lidze, trzeba wygrywać. Dzisiaj naprawdę byliśmy zespołem takim, który chcielibyśmy widzieć częściej i na pewno w żadnym z dotychczasowych spotkań nie możemy sobie odmówić ambicji, zaangażowania, ale dzisiaj już naprawdę było widać, że to ciśnienie z zawodników zeszło i ta jakość też była, stąd te fajne sytuacje. No trudno, zremisowaliśmy. Mamy dwa tygodnie przerwy i przed nami, myślę, arcytrudne spotkanie w Zabrzu. Po raz kolejny jest pełny stadion, gramy u siebie. Nikt nas nie wyzywa, po tych mimo meczach, które nie udaje się wygrać, ale nie ma żadnych gwizdów, nikt nas nie obraża, cały czas kibice są z nami, więc my to naprawdę doceniamy i jesteśmy szczęśliwi, że jesteśmy w takim miejscu, jakim jesteśmy i mamy nadzieję, że damy im w przyszłości, mam nadzieję za niedługo, już za dwa tygodnie, naprawdę dużo radości. No jest to dla nas szczególny mecz, nie będziemy tego ukrywać, są to derby, ale mamy jeszcze na szczęście sporo czasu, ta atmosfera będzie z każdym dniem na pewno gęstnieć, ale my musimy też ten spokój zachować i dobrze się przygotować do tego meczu, ale jestem przekonany, że tak będzie.